Jedziemy dalej. Po dwóch nocach w Teheranie. Czas na zmianę miejsca. Było ciekawie, natomiast Teheran jest przytłaczający. Bardzo duże miasto, ogromny smog. Śmierdzi strasznie. Śmierdzi, dusi w gardle. Natomiast jest to ciekawe przeżycie. Taki miks ludzi z całego Iranu. Myślę, że warto tu przyjechać nawet na jedną, dwie noce maksymalnie. Po to, żeby poczuć klimat wielkiego miasta. Co tutaj się dzieje za moimi plecami? Dzięki. Jak widzicie, wszyscy nas zaczepiają, podchodzą. Chłopcy dzisiaj na śniadaniu znaleźli żony. Panie sobie podchodziły, robiły zdjęcia. Jedziemy do Kaszan. Plan na początku był taki, żeby pojechać do... Będę tym suflerem. Tak, dokładnie. Do Isfahan, natomiast jedziemy do Kaszan. To jest bardzo mała miejscowość na pustyni. Około 300 km od Teheranu. Czeka nas podróż autobusem, także myślę, że to będzie ciekawa przygoda. Czarnych ciuchów nie mieliśmy. Nie mamy czarnych ciuchów. Zobaczcie, co tu się dzieje. Spróbujcie przejść. Iran to stan umysłu.